Witam serdecznie. Następny temat, który chciałbym poruszyć, to są Mormoni, a Indianie. Kiedy święci w dniach ostatnich przybyli w okolice Wielkiej Doliny Jeziora Słonego w 1847 roku, natrafili tam na kilka plemion indiańskich, gdzie również za aprobatą Brighama Younga zaczęli przeprowadzać misje. Oczywiście też były sytuacje i zdarzenia, że Mormoni prowadzili m.in. walki z Indianami, z rdzennymi mieszkańcami i dochodziło do bitw. Między innymi ta sytuacja była w 1849, w 1850, w 1853, 60, 65, aż do 68 roku. Także czasami oni byli przyjaźni w stosunku Indiach, natomiast też trzeba zrozumieć Indian, którzy próbowali bronić swoich ziem, a tu nagle jacyś osadnicy przyjeżdżają i zaczynają im tą ziemię zabierać. Uzasadnionym natomiast pozostaje stwierdzenie, że w mormońskich przekazach sami Indianie byli takim symbolem Lamanitów z Księgi Mormona. A co za tym idzie, często wspominali również Mormoni, że to były to zagubione plemiona Izraela. Ponieważ tak naprawdę według mormońskich źródeł mieli oni być tymi zagubionymi plemionami Izraela, to Mormoni prowadzili, kładli taki szczególny nacisk na nawracanie Indian na wiarę mormońską. Jakby, nie wiem, jakby Mormoni, jakby Indianie zapomnieli swojej własnej jakiejś wiary. Między innymi O'Neill i Layton pisali Utah Historical Quarterly. I oni tam stwierdzili tak. Dla Mormonów odkupienie Indian, Lamanitów, było proroctwem do spełnienia i pismem, które należało potwierdzić. To jest taka ciekawa dygresja. Zdaniem Mormonów, jeśli by oprzeć się troszeczkę naukowo na tym, to Indianie symbolizujące zagubione plemiona Izraela powinni posiadać podobny kod DNA. Dlatego, że między innymi, jeżeli weźmiemy Żydów aszkenazyjskich, to Żydzi aszkenazyjscy mają swój określony kod DNA z uwagi na fakt, że byli grupą hermetycznie zamkniętą w sobie. Natomiast czy Indianie taki sam kod posiadają, czy nie posiadają? No jakoś to nie za bardzo pasuje, dlatego że przeprowadzano badania DNA na bazie tego kodu DNA wśród Indian północnoamerykańskich i wyszło na to, że oni posiadają kod DNA ludów azjatyckich, a nie ludów semickich. Oczywiście mormońscy naukowcy utrzymują, że pierwotnie te ludy z Azji przez Alaskę przeszły do Stanów Zjednoczonych i tam się osiedliły i dlatego też tak to wygląda. Ale to nie zmienia postaci, że oni nie mają kodu DNA żydowskiego, tylko azjatycki ten kod pozostaje. Pozostaje zatem tak naprawdę pytanie w tych rozważaniach, czy pod pojęciem Indian Mormoni mają na myśli Indian północnoamerykańskich, czy tak samo południowoamerykańskich Indian, czy Inuków z Alaski albo z Grenlandii? No, to jest pytanie, bo wtedy trzeba by stwierdzić, że wszystkie te plemiona indiańskie musiałyby mieć żydowskie DNA. A tak po prostu no, absolutnie nie jest. Warto pamiętać, że w XV wieku na terenie Ameryki istniało około 600 plemion indiańskich, które liczyły około 2 milionów. Używały 500 języków i narzeczy. W samej Kalifornii żyło około 100 plemion liczących w 1849 roku, czyli za czasów Brighama Younga, około 350 tysięcy osób, łącznie z plemionami Yuma i z plemionami Pomo. Na terenie stanu Utah oczywiście istniały plemiona Navajo, Paiute, Ute. To są takie ciekawostki dotyczące Indian, którzy żyli na terenach Stanów Zjednoczonych. A wracając do źródeł mormońskich. Zdaniem Josepha Fieldinga Smitha, czyli prezydenta Mormonów, wszyscy Indianie byli potomkami Lamanitów, a dzięki nawróceniu mogą stać się białą rasą.
Między innymi Joseph Fielding Smith mówił w ten sposób. Gdy ludzie znowu zapomnieli o Panu i powstały spory, niektórzy z nich przyjęli imię Lamanitów, mając ciemną skórę. Kiedy Lamanici będą w pełni pokutować i szczerze przyjmą Ewangelię, Pan obieca usunąć ciemną skórę. Pan oznajmił przez objawienie, że zanim nadejdzie Wielki Dzień Pański, Jakub rozkwitnie na pustyni, a Lamanici zakwitną jak róża. Czyli tutaj ten problem się rozwiązuje. Zdaniem prezydenta Mormonów, oczywiście wszyscy Indianie to potomkowie Lamanitów, a zatem wszyscy Indianie to są potomkowie zagubionych plemion Izraela, a zatem wszyscy Indianie powinni mieć kod DNA Żydów aszkenazyjskich. Chciałbym nadmienić, że to troszeczkę jeszcze ciekawiej wygląda, kiedy dotrzemy do broszury mormońskiej, która została wydana w 1974 roku, i tam widzimy takie stwierdzenie, że symbol Lamanitów zostaje przeniesiony również na inne narody. Cytuję. Lamanita w tym przypadku jest stanem prawości grupy politycznej, religijnej, przypuszczalnie złożonej z potomków wielu oryginalnych kolonistów w Nowym Świecie. Lamanici tej definicji przetrwali po zakończeniu redakcji Księgi Mormona. To znaczy, że są potomkami Lechiego, Ismaela, Zorama, są potomkami Muleka i innych. Mogą również pochodzić od innych grup, których nie znamy. Z pewnością zmieszały się z wieloma innymi ludami w odległych rejonach rozproszonych w obu Amerykach i na większości wysp Pacyfiku od czasu, gdy Moroni pożegnał ich w 421 roku. Czyli na dobrą sprawę to teraz wychodziłoby na to, że potomkami zagubionych plemion Izraela są Indianie Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, ludy Pacyfiku, prawda? I praktycznie też część ludów Azji, prawda? No, jeśli się tych ludzi bada, to jakoś nie wychodzi na to, żeby ten kod DNA żydowski istniał. Chciałbym powiedzieć takiej jednej ciekawostce. Między innymi w Księdze Mormona Bóg jest nazywany Wielkim Duchem. Tak samo jak Indianie zawsze określali Boga mianem Wielkiego Ducha. I teraz pozostaje to pytanie właśnie, czy to Mormoni, chcąc przymilić się do Indian, wprowadzili stwierdzenie Wielki Duch, żeby powiedzieć, patrzcie, patrzcie, to jest właśnie Wielki Duch, o którym my nauczamy, a w którego wy wierzycie. Czy tak jak będą Mormoni szli w zaparte, że Wielki Duch był w Księdze Mormona, a tak naprawdę ona istniała już x lat, x setek lat temu i to dopiero Indianie mogą się dowiedzieć, że o właśnie, ktoś wcześniej też nazywał Wielkim Duchem, prawda? No, można iść w tą stronę i w tą stronę, natomiast należy pamiętać o tym, że oficjalnie Księga Mormona ukazała się na początku XIX wieku i wcześniej nie ma żadnych wzmianek o Księdze Mormona, nie istniało coś takiego, jakiekolwiek dowody na jej istnienie, prawda? Więc przechodzenie w kwestię poniżej roku 1830, no to jest taka dywagacja po prostu. Można dyskutować na temat Księgi Mormona od 1830 roku. A czy ona istniała wcześniej, czy nie istniała wcześniej, to nie istnieją żadne dowody naukowe. I o tym warto po prostu pamiętać. Co wspólnego również mają Indianie z Mormonami? Indianie bardzo często brali i przywiązywali duży kult do kamieni. Tak samo kult do kamieni i do metali istniał wśród pierwotnych Mormonów, prawda? I tak samo on istniał w Księdze Mormona, gdzie oczywiście w Księdze Mormona jest napisane, że złoto jest najważniejsze, bo złoto zostało pierwsze stworzone przez Boga, prawda? To jest dosyć taka ciekawostka. Warto jest wiedzieć, że w pierwotnym kościele mormońskim szczególną popularnością również cieszył się turkus. Tak samo jak i wśród Indian turkus był symbolem zarówno wodzów, czy w Egipcie faraonów. Miał on szczególne jakieś takie znaczenie. Badacze kultury indiańskiej uważają, że dla Indian sam kamień był już sam w sobie symbolem. Często był on malowany, był on ciosany. Często też kamień był związany ze świętością i kultem. I
chciałbym powiedzieć na zakończenie taką rzecz. Kiedyś przeglądałem sobie strony mormońskie, jedną znalazłem amerykańską stronę mormońską, w której były, która trudniła się kwestiami związanymi ze ślubami, przykładowo. I oczywiście w części dotyczącej małżeństwa i poligamii powiedziałem odnośnie tego, że sukia panny młodej powinna być ślubna, ale ciekawostką było też to, że w tej grupie sukien ślubnych znalazłem również między innymi jako ofertę mormońską, turkusową suknię ślubną. Nie wiem, czy one są używane, czy one nie są używane. Na ten temat nie chcę się wypowiadać, po prostu podaję to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę. A na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć właśnie, wrócić do tematu naukowości jeszcze tylko na sekundkę. No bo mormoni twierdzą, że coś jest nienaukowe, bo coś nie jest robione przez profesorów mormońskich, którzy nie istnieli wówczas, albo przez uniwersytety mormońskie, które nie istniały wówczas. To jest tak, jakby po prostu Indianie powiedzieli, że coś jest antyindiańskie, bo nie było na bazie, nie wiem, doktoratów indiańskich albo czegoś innego pisane. No nie było, bo nie było profesorów indiańskich, no i nie było uniwersytetów indiańskich, na dobrą sprawę. Tego typu rzeczy i tego typu powiązania najczęściej są pokazywane przez badaczy z tamtego okresu, którego już przedstawiałem w filmikach, między innymi Williama Dixona, bardzo ciekawa postać i badacz mormoński z XIX wieku, prawda? Polecam zarówno jego lekturę trzytomową, starą, XIX-wieczną, jak i również polecam moją publikację dotyczącą mormonizmu. Jeżeli Was filmik zainteresował, proszę o lajka. Subskrybujcie również. Na kanale pojawia się wiele filmików zarówno o mormonizmie, jak i nie o mormonizmie, o religioznawstwie, o kulturoznawstwie i kanał cały czas się rozbudowuje, więc dużo ciekawostek można wziąć, zobaczyć, obejrzeć. Miłego dnia życzę.